Juraj, na początek kilka słów o tym, no jakim jesteś piłkarzem, gdzie grałeś do tej pory, coś o sobie. Możemy grać toho pomocnika defensywnego, a w Košicach mi skończyła zmluva, kontrakt mi skończył, no tak hľadám nové možnosti, jak dostať sa do dobrého klubu a pomôcť Krakovi dobrým výsledkom. Viem o tom, že majú dobrý tým, dobrý je tu tréner a uvidíme, že čo bude z toho. Jakieś twoje mocne strony, co możesz powiedzieć, co z twoimi no, największymi atutami piłkarskimi? Ej, tak, nie wiem, hral som dlho v klube, v ktorom, nie wiem, na Slovensku, bola to prvá liga, nie, a som rád, že som mohol prísť teraz skúsiť niečo nové. Poľský futbal sa mi páči, hrá sa rýchlo, tvrdo, to mi vyhovuje, tak uvidíme. Som tu zatiaľ na testoch, tak uvidíme, čo bude z toho piatok. Powiedziałeś, że Krakowia to dobry klub, że dobry trener tutaj też pracuje. Skąd masz takie informacje? Tak, śledziłem to aj na internecie, aj co mi mówił aj manager. A tak śledziłem aj polski futbol, czeski, słowacki. Czyli mam to zmapowane, da się powiedzieć. Wiesz, jak długo potrwają testy? Jak tutaj długo będziesz w Krakowie? Hej, miałbym tu być, nie wiem, 5 dni. Do piątku, piątek, sobota, by som mal wiedzieć, że co a ako. Tak dúfam, že to dobre dopadne, lebo už liga sa začala. Bol som aj na testoch v Ternane, Serie B, aj v Liberci. Tak v Liberci to vyzeralo dobre, ale nakoniec, neviem, nastal tam nejaký problém, ale uvidíme, no, jak to teraz nastane v Poľsku. Viem, že som prišiel, dá sa povedať, už na začiatku sezóny, je to také aj ťažšie pre mňa, no ale uvidíme, jak sa to vyvinie celé. Co môžeš povedať po tých prvých zajatiach s kolegami? Tak videl som, že sa hrá tu rýchlo po zemi. Tréner si vyžaduje rešpekt. Dá sa to aj tak, jak som videl na trénerovi, aj tak na hráčov, že ho rešpektujú veľmi. Hrá sa tu rýchlo a po zemi. A tvrdo.